Cześć, teraz pokażę Wam, jak szykować jajko sadzone w toście. Dosyć prosta robota. Rozgrzejemy patelnię. Sobie. Patelnia nam się rozgrzewa. Szybko wycinamy sobie środek pieczywa tostowego. Mamy wycięte. To możemy sobie zrobić z tego grzankę. Trochę masła. Odrobinka tłuszczu. Wkładam naszą skórkę z pieczywa. Wybiję sobie jedno jajko do kubka. Łatwiej nam będzie trafić wtedy do środka testa. Naszą grzaneczkę też sobie już przyniosę. Tu z jednej strony nam się zrumieniło. Przekładam na drugą. I w środek wlewam jajko. Jajko doprawiam solą i pieprzem. Pieprz jest, sól jest. Elegancko tu rzucimy sobie naszego tościka i zrobimy jeszcze plaster w boczku, który ułożymy na wierzch jajka. Jajko nam się ścięło, wyłączam palnik i ułożymy je sobie na talerzyku. Mam taką amerykańską łopatkę do ściągania tostów. Ułożymy delikatnie ten boczuś na wierzch. Parę plasterków ogórka. Połowa pomidora. Piórków sobie strzykamy, żeby posypać po wierzchu. Smacznego.